Radosław Murawski po meczu sparingowym z Eintrachtem Frankfurt. Radek, wynik to 0-1, ale wiemy, że w sparingach chodzi o to, żeby się sprawdzić, w jakim jest się miejscu w danej chwili. No i dzisiaj sprawdziliście się na tle bardzo mocnego rywala Eintrachtu Frankfurt. No to jak to wyglądało twoim zdaniem? Wiesz co, drugi w sumie nasz sparing. Mówimy, że to jest tak naprawdę wynik, nie jest jakąś najważniejszą sprawą w tym momencie, ale grasz po to, żeby wygrywać i szkoda, że przegraliśmy, ale tak jak mówisz, gdzieś myślę, że stawiliśmy czoła temu tej drużynie, która naprawdę dobrze gra w piłkę, ale też wydaje mi się, że i my się pokazaliśmy z dobrej strony i były momenty takie, że mogliśmy też tak samo wykorzystać błąd przeciwnika do tego, żeby strzelić bramkę. Kończy się ten obóz w Dubaju, ciężka robota zrobiona, było czuć jeszcze to dzisiaj w nogach. Mieliście wczoraj troszeczkę luźniejsze popołudnie, w końcu to pierwsze w Dubaju, no ale myślę, że nogi jeszcze nie odpuściły przed tym meczem. Nie, wiesz co, na takim etapie, na którym jesteśmy, to jeden dzień w zasadzie nam nic nie daje, bo jednak potrzebujesz tej świeżości. Jak wejdziemy już w ten taki cykl typowo meczowy po powrocie, to będzie dużo łatwiej się przestawić i przystosować się do gier. No to zmęczenie na razie jest jeszcze w nogach dość odczuwalne, nawarstwiło się po tym całym okresie, wykonaliśmy dobrą robotę i dlatego dzisiaj to też było czuć już w drugiej połowie, ale wierzę w to, że już teraz będziemy łapać świeżość i to będzie funkcjonowało wszystko. No właśnie, jak oceniasz tę robotę, którą udało się zrobić w te 10 dni w Dubaju? Czujesz, że to był tak dobrze przepracowany obóz, tak na maksa i wycisnęliście tyle, ile się dało? Tak, myślę, że tak. Pogoda nam dopisała, boiska dopisały, więc mogliśmy się skupić typowo na piłkarskich elementach i wydaje mi się, że wykonaliśmy 100% pracy. Artur Sobiech po drugim meczu sparingowym z Eintrachtem Frankfurt tutaj w Dubaju. Wynik spotkania 2-2. Artur, jeden gol twojego autorstwa. No ja zapytam cię po prostu o opinię o tym spotkaniu, jak się grało, jak ocenisz to spotkanie w wykonaniu Lecha Poznań? Myślę, że było to dobre spotkanie w naszym wykonaniu, szczególnie w pierwszej połowie. No natomiast wiadomo, w drugiej połowie goście mieli z wiatrem i grało się już znacznie trudniej. Powiedz mi jeszcze, jak samopoczucie? Wiemy, że ciężkie treningi za wami tutaj, praktycznie codziennie trenowaliście dwa razy. Było dzisiaj czuć to w nogach na boisku? O ciebie pytam konkretnie. Zgadza się, bardzo ciężki obóz za nami, ale po to jest właśnie ten okres przygotowawczy, żeby jak najlepiej i poprzez ciężkie treningi przygotować się do pierwszego spotkania ligowego. Jesteśmy na tej drodze i będziemy gotowi na pierwszy ligowy mecz. Podczas któregoś z treningów byłem świadkiem twojej rozmowy z jednym tutaj z naszych analityków, którzy sprawdzają te wszystkie dane biegowe z treningów. No i tam padły takie słowa, że no, ta forma w twoim przypadku idzie mocno w górę. Czujesz to? To jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby sumiennie i rzetelnie pracować i poprzez tą pracę mieć jak najlepszą formę. No powiedz mi jeszcze tylko, czy po tych 10 dniach tak czujesz, że ta robota, którą tutaj wykonaliście przez właśnie ten okres, to było to, co chcieliście? Dobra robota została tutaj wykonana w Dubaju? Czas nie został zmarnowany na pewno. Tak, bardzo dobra robota. Ciężkie treningi poparte naszym działem analitycznym, świetnym sztabem, także jesteśmy dobrze przygotowani. Przed nami jeszcze kolejny tydzień sparing z Hansą Rostock już u siebie, na własnym terenie i za 2 tygodnie startujemy do ligi. Another 2 friendly games here in Dubai behind us and I would like to ask you about both of them, starting with this first one, when we saw perhaps maybe first 11s of both teams on the pitch. No, that's not sure. That's not sure. That is why we are in camp. That's why we can choose some teams for each moment. And the guys they can show them. And it's still open. And for me, it was very interesting to see because if you play 2 games after a long camp like this and. What I said, we trained very hard this 10 days here, and we finished it with I think 2 really good, interesting games in high intensity with a good opponent, Eintracht. So it was interesting, not only for me, I think also for the players. And overall, I'm really satisfied with the performance today after a hard training camp. And if you see that they can bring this also, it's very positive for everybody. And are you satisfied with the job that has been done here on the training camp or during these 10 days? Absolutely, absolutely. We came here to train, of course, and we train a lot, we train hard.
on the right moment in the games, and it was they were ready for the game, so that is also good. Hopefully, I'm not sure, we have no injuries, so we go back tomorrow with a completely fit group, and it is important to make the next step the next couple of weeks for the first extra class game. So I think we are on the schedule what we want.